Witam serdecznie. Nazywam się Krystyna Duczek, mam 23 lata i przyjechałam z pięknego ukraińskiego miasta ze Lwowa. Znajomi nazywają mnie śpiewającym politologiem, bo studiowałam na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, ale jeszcze z dzieciństwa rozumiałam, że celem mojego życia jest muzyka. Dwukrotnie brałam udział w ukraińskiej wersji show The Voice. Zdobyłam Grand Prix międzynarodowych konkursów. Miałam swoje projekty we Lwowie, między innym zespół Ladies Trio. Moje życie rozwijało się szybko do 24 lutego, gdy Rosjanie przybyli ratować mój kraj kulami. Wojna zmieniła życie każdego z nas, zrujnowała plany na przyszłość, ale zjednoczyła mój kraj i świat w walce o wolność. 25 lutego pojechałam do Polski szukać schronienia od wojny i byłam w szoku. Na pomoc moim rodakom przyszły miliony Polaków, którzy zapewnili mieszkanie, jedzenie, pomogli słowem i uściskami. Przez tyle lat nazywano nas narodem braterskim z Rosją, gdy w rzeczywistości naszymi braćmi jesteście. A całej Ukrainie chcę powiedzieć dziękuję bardzo za wasze wielkie serce. Zawsze będziemy pamiętać tych, którzy pomogli nam walczyć o naszą przyszłość. Moja piosenka konkursowa nazywa się Och, Molfar Czarodzieju. Molfar to czarodziej gór, który jednym machnięciem dłoni potrafi rozproszyć chmury. Ale Molfar jest także uosobieniem Boga, który może powstrzymać zło i uchronić niewinnych ludzi przed śmiercią. Dopóki jesteśmy razem, wierzę, że magia Molfara rozproszy chmury i w Ukrainie będzie